Dawaj, ziomek. Chcesz ob... No, 700. Nie ma mowy. Chcesz... Nie ma mowy. Chcesz ob... Nie ma mowy. Lol. Jest tu ktoś kozak? Lol, serio? Już się po 20 wyjecie? No, dawaj, po 20. Zapowiada się ciekawa walka. Gotowy? Zresztą byłem gotowy. Zresztą byłem gotowy. Zresztą miał hajs na zbroję. Tak to lipa. Rozwalę ci mordy! Żadnego wyzwania. Easy. Dlaczego mówię, że za 700 będziesz był miał zbroję? Nawet pół HP mi pewnie nie zjechałeś. Niezły jesteś. Oberwać od białowłosego to żaden dyshonor. Zgadza się z tym. Chodź tu, kolnerka. Co poda? Idziemy na... Może jedno... Kurde. Myślałem, że się przekonała. Dobra. Tego już karcz masz jeszcze. Rozbawiłeś. O co chodzi z tymi zakładami? To taka nasza plebejska rozrywka. Dwóch twardzieli leje się boga... A twardziele? Co z tego... Kasę ma się rozumieć. Można zarobić, pośmiać się. Bywaj. Dobra, bywaj. Tego ziomka nie ma co gadać z nim. Fajnie wiedzieć. Wyjściowe. Informacja to podstawa. No. Co za... Kurde, ale kwiatów dalej nie mam. No. Kpisz sobie? Nie. No bez jaj. Miło cię widzieć. Dobra, tu nie ma. Czekajcie, kolejna misja. Dobra, czy to? Lecimy. Żaden deszcz nie ugasi wiecznego ognia. Świata nie widać. Kurczę, nagrywam kilkanaście odcinków po kolei i w sumie to nie wiem, czy... Drzwi do szpitala. Tu gdzieś powinien być ten... Lol. Tam stoi, spoko. Chodź do ogrodu. Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny.
Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. No dobra, to ci mogę sprzedać, bo tego nie potrzebuję. O, mamy jakiś kwiat jednak. Dobra, pogadajmy jeszcze. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Dokładnie. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera, jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Opowiedz mi jakąś ciekawą, tajemniczą historię. Chętnie, ale bardzo zgłodniałem. Przynieś. Pyszne. Ciekawe, jak człowiek może zgłodnieć. Mogę w ramach rewa... Jakiś konkret... Czerwone. Bardzo pro... No, łatwizna. Nie boisz się za... Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Jeśli Melitele zadecyduje, że nastał mój czas, odejdę stąd z radością. Bywaj. Dobra. Nie ugasi wiecznego ognia. Zmoczy sąsiadą prań. Siemaneczkę. Dam ci wszystko. Nie wiem, jak odwdzięczają się księżniczki uwolnione z wieży, ale obiecuję, że nie będziesz rozczarowany. Trzymam cię za słowo. No bez jaj! No, okej. A co to? Jesteś wielki i brzydki. Niechże przestanie padać. Dobra. Nie wiem.
zjadłem, spoko. Ale obiecuję, że nie będziesz rozczarowany. Trzymam cię za słowo. Samo, dobra, okej. Okay. Możecie dalej dać. Dobra, lecimy z misjami dalej. Wygrajmy w pokerkę. Piątkę bym zostawił w sobie. Lipa. O, dwie szóstki. Jeśli o mnie chodzi, to miasto mogłoby utonąć. Dobrze, mój zbyt. No bez jaj! Nie wiem. Trzymam cię. Jak już tu jest, co nie? Będę by skorzystał. Hehe. Dobra, to jest tutaj. Siemanko. Witaj, złociutki. Dobrze, żeś przyszedł, bo strasznie mi się dzień dłużył. Złote, to ty masz tu bubek i potowarzysz starszej pani przez chwilę. Już nie te lata, babuleńko. Dobra. Co? Wcale nie. Wynocha! Amatorka. Kurde. Wszystko przeszukuję. Dobra, to jest niedaleko. No bez ja. O to nie? Tak, dobrze trafiłem. Ryżymek, ale idę w eksport.
Albedo? Tak, to rozwiązanie. Siema. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Chciałeś mi dać zlecenie. No Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego... Ekstra. Na bagnach przy Starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do... O, chcemy to teraz zrobić. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw... Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Masz na myśli jakiś konkret... No cóż, nie obejdzie... Wiem, przy okresie... Dobra, taką... dawajcie szybko. Jeszcze zejdźmy na dół, może tam coś mam w Explore. No i mam kuferek. Sorry, ziomek, ale ci trochę tego wezmę. Bo wciąż zbieram na nowe ubranie. Drzwi. Zoltan Chivaj, we własnej... Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. A ty, Zoltan? Jak się przedostałeś? Plugawi nie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby mły... Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan. Wal śmiało. Szukam dobrze... Podobno przystań na bagnach jest zagrożona przez potwory. Słyszałem. Sądzisz, że zapłacą Wiedźminowi za wyeliminowanie nieb... Sądzę, że z Loivardenem. To gruba ryba i pewnie nie poskąpi grosza. Szukaj go na grobli, dogląda załadunku i rozładunku towarów. Dzięki, Zoltan. Wal śmiało. Wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego? Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Jak leci? Zastanawiałeś się kiedyś nad małżeństwem? Wiesz, Zoltan, mój fach nie bardzo sprzyja ożenkowi. Bezpłodność, ciągłe ryzyko, podróże. Niewiele jest kobiet. Bo widzisz, naszły mnie... Mów. Sam nie wiem. Długo jej nie widziałem i robię się trochę zazdrosny. Każdy wie, jak porząd... Rozumiem, Zoltan. Proponuję wypić garniec gorzały. Ja... Drwisz? Gdzież bym śmiał... To nie temat do drwi... Masz chwilę? Mam. Uprzedzam. Tematy egzystencja... Zło, z którym walczą Wiedźmini, jest przejawem... Bardzo... Racja istotna. Dobra, dajmy Dzięki. Wal śmiało. Dawaj, zagrajmy w pokerka.
Dawaj jeszcze raz. Dawajcie coś dobrego. Dobra, Gitas. Z Zoltanem to ja mogę grać. Odrobił hajs, który straciłem wtedy. No cóż, ja się z wami pożegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.